Cześć, witam moi drodzy, po wakacyjnej przerwie, tak, każdy musi pojechać na te wakacje, żeby troszeczkę wypocząć, mam nadzieję, że wy też pojechaliście, a ja byłem w górach Sowi, słuchajcie, a tam jest bardzo blisko do granicy czeskiej. No i pojechaliśmy sobie do restauracji czeskiej, dźwięczna nazwa Szwejk, bardzo blisko granicy, no i zamówiliśmy wspaniałe dania, oczywiście knedlika, taką czeską bułkę, też możecie znaleźć u mnie na kanale, dzisiaj będzie dużo takich powtórzeń, że też możecie znaleźć u mnie na kanale. No a do tego w restauracji trzeba troszkę poczekać na takie danie, więc zamówiliśmy sobie przystawkę. Na przystawkę zamówiliśmy sobie tatar, nie wiedzieliśmy jak będzie podane, jak to będzie wyglądało. Przyniesiono nam talerzyk tatara, bardzo fajnego, bardzo ładnie wyglądającego, fantastycznego i do tego, słuchajcie, przepyszny smażony chleb. I dzisiaj właśnie tak zrobimy, jeszcze do tego wszystkiego muszę nadmienić, że był też czosneczek, którym pocieraliśmy chlebek, pocieraliśmy i wtedy smarowaliśmy to tatarem i to było cudowne, pyszne i tak wam pokażę właśnie, jak to wszystko będzie wyglądało. No i zobaczcie, tu mam wszystkie produkty, jakie są potrzebne, ale oczywiście zaczniemy od tego cudownego mięsa. To jest wołowina z Razówka, tak się nazywa potocznie, a tak naprawdę to jest część udźca wołowego. Zobaczcie, czyż nie jest piękne. A tutaj jeszcze co takiego bardzo ważnego, to jest Maggi, tak, to jest przyprawa Maggi i właśnie takiej musicie użyć, nie innej przyprawy do zup mięs, tylko tego smaku nam potrzeba. Pieprz mam tutaj kolorowy, ale możecie używać oczywiście czarnego. Sól w młynku, taką będziemy sobie solić, jeżeli będzie potrzeba, bo pamiętajcie, że Maggi jest słona. Kilka łyżek oleju poleci też i jeszcze jedno jajo, jedna cebula czerwona, 3, 4, dwa w zasadzie większe i trzy mniejsze ogóreczki, no i chlebek, bardzo ważny, zobaczcie co z nim będę robił. Przygotujcie sobie także jakiś olej do smażenia, tutaj mam mój smażalnik, ale wy możecie zrobić to w rondelku, nalejcie trochę oleju, zobaczcie wszystko za chwilę, działamy. Ach, nie powiedziałem jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, oczywiście maszynce do mięsa. Ja mam taką własną maszynkę, ale możecie oczywiście poprosić w sklepie, żeby wam zmielono mięso, byleby to było na wielkich okach. Zobaczcie, jak ona ma wielkie dziury. Przygotujcie sobie też ostry nóż, ja przed chwilą go naostrzyłem, a także folię spożywczą, właśnie tak rozłóżcie ją i to będzie bardzo dobrze, dlatego że będziemy potrzebować tą wołowinkę, którą za chwilę pokroję, schłodzić w zamrażarce, tak lekko podmrozić, po to, żeby nam się dużo lepiej kręciła oczywiście w naszej maszynce. No to co, kroimy ją na takie słupeczki, ale jest piękna, naprawdę cudo. Nie będzie trzeba nawet wykrawać żadnych z niej włókien, dlatego że to wszystko nam się pięknie przemieli. No i kroję to, tak jak powiedziałem wcześniej, w słupeczki. I układam tutaj na naszej folii jedno przy drugim. Jak pięknie to wszystko wygląda. Teraz wystarczy nakryć folią nasze mięsko. Oderwać. I tak jak teraz to wszystko razem, wkładamy na płasku do zamrażarki, pięknie nam się przemrożą, będą chłodne, zimne, twarde i wtedy będziemy mielić. W zamrażarce nasza wołowinka musi posiedzieć jakieś 15 minut minimum, nawet 20 byłoby dobrze. Ona mocno się nie zmarznie, ale nasza maszynka do mielenia będzie miała dużo łatwiej. Muszę jeszcze was ostrzec przed pewną rzeczą. Tam w naszych składnikach znajduje się jajko. Ja będę używał jednego jajka, tak to zrobimy. Natomiast to nie jest takie ważne jak to, że na jajkach podczas ich chowu, podczas chowu kur, które znoszą jajka, może pojawić się bakteria salmonelli. Jest bardzo groźna, dlatego pamiętajcie, żeby to jajko umyć dobrze pod ciepłą wodą, ale uważajcie na to, żeby wam nie pękło w ręku. Jajo umyte, wybijamy żółteczko, ładnie, delikatnie. Chcemy mieć samo żółtko, tylko białka jak najmniej. Teraz wkraczamy na taki etap, że musicie wykazać dużo precyzji. Tą cebulkę czerwoną kroimy na bardzo drobniutkie kwadraciki w zasadzie. Ona będzie użyta naszego tatara, więc musi być bardzo delikatna. No i zobaczmy, co nam z tego wyszło. Zaraz skończę tą drugą połówkę, ale właśnie takie coś to jest prawie drobnica taka, tak powinno to być zrobione. Jak będziecie przyrządzać tego tatara, to spróbujcie ogórki, bo nie wiecie, jakie wam wyszły. A może wiecie już, jakie wam wyszły. Jak są bardzo słone, to uważajcie, nie dodawajcie w ogóle soli na początku. A jak są mniej słone, to i tak nie dodawajcie soli na początku, bo dodamy na końcu. I oczywiście łatwo się domyśleć, że to samo robimy z ogórkami. I tutaj, tak jak mówiłem wcześniej we wstępie filmu, oczywiście możecie zobaczyć moje ogóreczki, jak ja kiszę ogórki własne. Bardzo są dobre, twarde,
i naprawdę, naprawdę smakowite. Szczególnie tam liść dębu daje im takiego pięknego kopa smakowego, że naprawdę ślinka cieknie. W tym etapie nie przyspieszycie, musi być wszystko drobniuteńko do smaczku. No i małe mięsko, zobaczmy jak ono tu się kształtuje. O, fantastycznie stwardniało, troszkę mniej, ale to nic, zaczniemy od tej strony kręcić, żeby to nam jeszcze nie rozmarzło. I spójrzcie z bliska, jakie to piękne, jakie to cudowne mięsko nam wyszło. Już doprawiamy, bo ślinka cieknie. Ja kręcę pieprz młynkiem, ponieważ chcę mieć grubo zmielony. Możecie też zrobić w moździerzu. Myślę, że trzeba tutaj skręcić jakąś łyżeczkę, płaską łyżeczkę pieprzu na początek. Tatar musi być mocno doprawiony pieprzem. To musi być koniecznie tak zrobione. Soli na razie nie używamy, ale używamy magii, a to znaczy, że wlejemy tutaj przynajmniej dwie łyżki, słuchajcie, magii jest słona i ma bardzo fantastyczny smak, tak, bardzo fantastyczny smak na bazie lubczyku, no i to jest dobre, jak powąchacie sobie lubczyk lub spróbujecie, właśnie tak smakuje i pachnie magii. Oczywiście nasze żółtko i olej. Przynajmniej dobre dwie łyżki. To jest mała łyżka płaska, więc wrzucę trzy. Teraz to troszeczkę przemieszamy, żeby już się nam jajo lekko wymieszało razem z tymi wszystkimi produktami. I w zasadzie moglibyście w takiej chwili i w takiej postaci to zostawić. Dosmakować tylko, czy jest fajne słone, czy jest fajne ostre przede wszystkim. I podać do tego z boku, jak już się troszeczkę przegryzie wszystko, to powinno postać jakieś pół godziny minimum. To jest świeży tatar, taki delikatny, tak ma być, ale musi troszeczkę się przegryźć. I wtedy podać to jeszcze z boku cytrynkę, chciałem powiedzieć, cebulkę, oczywiście i ogóreczki. I byłoby dobrze, ale my zrobimy inaczej. Teraz wrzucę tutaj 3/4 tych ogórków. O, trochę mało mi zostało, ale niech będzie. I 3/4 tej cebulki. Dobra, niech tak zostanie. Zobaczcie, zostawiłem troszkę. I mieszamy wszystko dobrze. Niestety nie obejdzie się odmieszania ręką, bo to musi się dobrze wszystko przeniknąć. Ale użyję tym razem silikonowych rękawiczek. Tylko wyjmę tą łyżkę. I tak właśnie trzeba to wymieszać. One są sterylne, czyściutkie. Na pewno nie będzie salmonelli. Jeszcze nie dotykałem mięsa poza tymi tylko minionymi sprawami, ale zawsze pamiętajcie, myję co jakiś czas ręce, żeby ta wredna salmonella się nie dostała. No i przede wszystkim przecież wiecie, że umyłem jajko. Zobaczcie, nasz tatarek przepięknie wygląda, ale jeszcze lepiej pachnie. Zaraz go spróbuję. Wziąłem łyżkę w lewą rękę, bo nią nie dotykam mięsa. No i próba. Mało ostre. Trzeba jeszcze dopieprzyć. Ale słone też mało. Już czuć dobrze magii, ale jeszcze troszeczkę mało słone, więc dosolimy pół łyżeczki, może ćwierć na początek. No i reszta. To już jest ten smak. Żeby już nie mieszać tutaj w tych rękawiczkach, posypę trochę pieprzem mielonym, no i sól. 1/3 łyżeczki powinna wystarczyć. No i trzeba z powrotem. I jeszcze raz mieszam. Próba numer 2. Słuchajcie, ja jeszcze ziuchnę sobie łyżkę magii, a wy już musicie dobierać ten według własnego smaku, ponieważ dla mnie to już jest prawie dobre. Natomiast my lubimy ten mocny smak magii lubczyku, więc tak zrobię. Smak już jest doskonały, więc musimy to jakoś pięknie podać. I wrzucamy na salaterkę. Uważajcie na brzegi, żeby się za mocno nie ubrudziły. Tutaj tak troszkę wyrównam tylko, to nie może być jak... Albo niech tam, zobaczymy, może uda nam się zrobić jakiś wzór. Na przykład taki. No i jak się zapewne domyślaliście, to co nam tu zostało, posłuży nam do przyozdobienia całości, żeby nasi goście lub domownicy, jeżeli tak będziemy to spożywać, wiedzieli, co jest, co się kryje w tym tatarku. I cebulka podobnie. Po całości trzeba ją rozrzucić. Jak myślicie, co to jest? Oczywiście, domyślacie się. Lubczyk, pewnie, że tak.
właśnie tym lubczykiem przyozdobimy nasz tatar i będziemy mogli go tak właśnie podawać na stół. Lubczyk rośnie, pięknie pachnie, muszę wam powiedzieć. Włączyłem smażalnik na jakieś 160-170 stopni i mogę się zabrać za krojenie tego przepysznego chlebka. Słuchajcie, to jest chleb żytni na zakwasie. On jest właśnie dobry, dlatego że jest wilgotny w środku. Kupicie sobie chleb pszenny. Najlepiej, żeby był taki zbity mocno. Wtedy jest najlepszy, nawet jak będzie pszenny. Ale pszenny jest jednak troszeczkę wypieczony, suchy. Gdybyście mieli starawy chlebek taki, troszeczkę 2-3-dniowy na przykład, dobry też chleb, który się nie psuje, możecie go pomoczyć wodą lekko i poczekać, albo odsączyć ręcznikiem i poczekać troszeczkę, żeby on wciągnął tą wodę, a jednocześnie, żeby nie był na wierzchu mokry i też byśmy mogli go smażyć. I ten chlebek kroimy, ale nie na takie cienkie plasterki, tylko mniej więcej takie 1,5 cm. To musi tak być, nie róbcie inaczej, bo wam się źle usmaży, a taki będzie super. No i teraz właśnie go kroję, jak on pięknie pachnie. Ta ostatnia kromka też nadaje się do smażenia, ale tylko z jednej strony. Halo, halo, ja wam chyba nie pokazałem przy składnikach czosnku. Kupcie czosnek od dużych, takich pięknych, co to są w czosnku? Kły? No to niech to będą ziarna, nie, to nie są ziarna. Niech to będą kły czosnku o takich wielkich kłach, bo będzie nam potrzebne, żebyśmy pocierali ten usmażony chleb. To doskonale uzupełnia naszą potrawę. Musimy użyć tyle ząbków, lekko jest gniotę. Ilu jest u nas gości, dlatego że każdy musi dostać jeden ząbek. Obieramy te ząbki oczywiście z łupiny, będą podawane na goło. Tutaj w końcówkach tego czosnku obetnijcie właśnie te ząbeczki, tak żeby nam wypływał ich soczek. Nie wiem jak to też znowu nazwać, ich mleczko i wtedy będziemy mogli tą stroną sobie pocierać. Powiem wam, że olej się już rozgrzał, więc smażymy kromeczki. Wrzucę dwie. Widać ewidentnie, że chlebek jest wilgotny, bo to bulgotanie to jest przyczyna wody. Jedno smażenie powinno trwać około 4-5 minut maksymalnie przy 160-170 stopniach. Będą piękne, zarumienione i ciepłe. I oczywiście po 2 minutach odwróćcie je na drugą stronę. Kromeczki się usmażyły, ja teraz to podniosę i zobaczcie co zrobię. Ja sobie te kromeczki podniosę do pionu, żeby one mi obciekły, a wy możecie wrzucić to na ręcznik papierowy i tak niech chwilę postoją. Nakładam sobie kromeczkę na talerz, zobaczcie, wam coś pokażę. Nie tak. Tak się pięknie usmażył, a w środku na pewno jest jeszcze troszeczkę wilgotny. Fantastyczna rzecz, nałożę sobie troszeczkę tatara, tak jakbyśmy mieli to zrobić normalnie na przyjęciu. Warto naszym gościom pokazać, jak to jeść, bo nie każdy będzie wiedział, o co chodzi. I kładę też czosnek, goście się dziwią, co ja robię, a ja biorę ten chlebek, który troszkę już przestygł, nacieram go tutaj czosnkiem. Nakładamy tutaj tatara, oczywiście możemy sobie przygryzać, nie musimy wcale tak zrobić, ale tak wam to pokażę, tak będziemy jeść. No i zabieramy się za jedzenie, oczywiście to będzie kolacja jakaś wytworna, albo jakieś śniadanie też może świąteczne. Tak, przed tym wszystkim możemy podać, a oczywiście możemy do tego, no wiecie co zrobić, najlepiej coś tam polać i do tatara idealnie. No to co? Robię tego gryza i zobaczcie, jestem przekonany, że jest fantastyczne, ale zobaczcie, co tam w środku się kryje w chlebku. Mówię wam, ta kanapeczka jest ciepła. To jest dopiero moc. Chrupiąca niebywalek. Czuć czosnek. Fantastycznie. No i tatar się komponuje z tym ekstra. Nie wiem, czy zobaczycie, ale w środku nie jest mocno usmażone i naprawdę jest miękkie. To jest moc tej kanapki. Muszę sobie podjeść. O, jakie to jest dobre. Moi drodzy, niespotykany przepis. Zróbcie go w domu. Tatar wam wyjdzie doskonały. Doskonałe jest to pieczywo smażone. Fantastyczna sprawa. Łatwy w przyrządzeniu. Naprawdę niedużo czasu. Wszyscy będą zaskoczeni takim przepisem. I takich właśnie przepisów szukajcie u mnie na YouTubie. Subskrybujcie mój kanał. Będziecie mogli co tydzień zobaczyć jakiś fajny, dobry przepis. No i szukajcie moich przepisów. Szukajcie mnie na Facebooku. Wklejajcie swoje zdjęcia. I co? Środa gotuje. Tak ma być. Cześć.